Jestem ciekaw, czy ten olej, który można kupić za około 100 zł, jest dobry. Zraziłem się tym olejem Toyota, ponieważ są podejrzenia, że w sprzedaży są podróby. Butelki 5-litrowe różnią się, nawet etykieta logo Toyoty w górnej części etykiety jest zupełnie inne, różni się kształtem i kolorystyką. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Lexus CT200H, silnik 1.8 hybryda z LPG, 136 koni mechanicznych, przebieg 268 tysięcy km. Wyniki prezentujemy na tle poprzednich odcinków. Wybrałem najbardziej zbliżone silnikowo pojazdy do tego Lexusa z dzisiejszego odcinka. Wytypowane pojazdy mają identyczną jednostkę, bliźniaczy napęd hybrydowy lub też starszą konstrukcję, ale podobne założenia technologiczne. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym Lexusie. Inicjatorem tego eksperymentu jest Jarosław. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Do laboratorium R2D trafiła taka oto przesyłka. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 17 648 km. Do samochodu zalany został olej K2, opcja hybrydowa w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowe oraz aprobatę wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanego żadnego dodatku do oleju. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to, tak jak wspominałem, 17 648 km. 98% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy, nie było potrzeby wykonywania dolewki, nie było robionych żadnych płukanek. Tutaj Jarek napisał, nie dolewałem nigdy żadnych uszlachetniaczy, dodatków do oleju, żadnych płukanek itd. Nie są konieczne dolewki oleju, samochód nie bierze oleju. W ramach dodatkowych informacji Jarosław napisał tak. Zrobiłem już drugą zmianę na tym oleju. Wcześniej lałem olej Toyota 0W20. Poprzednie wymiany zgodnie z zaleceniami wykonywałem co około 15 tysięcy km. Ta ostatnia wymiana po przebiegu 17 600 km troszkę przeciągnąłem. Jeszcze delikatnie, głównie miasto, silnik nie jest przegrzewany, jak to w hybrydzie, bo często się wyłącza. Zamontowana instalacja LPG, samochód posiadam od 2021 roku, licznik wskazywał 160 600 km, LPG zainstalowane od stycznia 2023 roku, przystanie licznika 183 000 km. Aktualnie jest 267 600, więc już 84 600 z instalacją LPG. Pojazd nie bierze oleju, przez okres od wlania do teraz ani raz nie dolewałem, bo stan na bagnecie się nie zmieniał. Użytkując w mieście spalinowy silnik, bardzo często się wyłącza i rzadko osiąga temperaturę 90 stopni. Zużycie paliwa około 5 litrów LPG. Olej, który teraz drugi raz wlałem, K2, jest przeznaczony do hybryd i ma odpowiednią lepkość 0W20. Kolega, który też go leje do Priusa, polecił mi go, ale on też trzeci raz go zalewa, więc historii długiej nie ma. Jestem ciekaw, czy ten olej, który można kupić za około 100 zł, jest dobry. Zraziłem się tym olejem Toyota, ponieważ są podejrzenia, że w sprzedaży są podróby. Butelki 5-litrowe różnią się, nawet etykieta logo Toyoty w górnej części etykiety jest zupełnie inne, różni się kształtem i kolorystyką. Te tańsze wyglądają inaczej od tych z wyższą ceną. Poza logiem inne wytłoczenia na dnie kanistra i dziwne zamazane znaczniki i daty. Ogólne spostrzeżenia pracy na oleju K2. Nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika, pokonując około 3,5 tysiąca km na miesiąc. Zalecenia w autach hybrydowych, wymiana oleju co 15 tysięcy km, z tego względu, że silnik spalinowy pracuje przeważnie 50% przejechanego dystansu. Pytanie kończące, wiadomość od Jarka, czy ten olej K2 faktycznie ma odpowiednie parametry i czy nie ma negatywnych skutków w długotrwałym użytkowaniu. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego w tle pod czerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 167. Z reguły porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, natomiast tutaj nie mamy takich informacji. Nie udało się znaleźć karty produktu zastosowanego oleju. Jarek pisał do producenta K2, ale na dzień publikacji tego odcinka nie spłynęła odpowiedź. W karcie charakterystyki również brak takiej informacji. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 35,9 mm kwadratowy przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Otrzymujemy zatem minus 8% zmianę w niższej temperaturze i minus 5% zmianę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Po zadeklarowanym przebiegu zmiana wydaje się być w pełni akceptowalna. Porównując ten wynik do 5 odcinków przywołanych wcześniej, widzimy, że w 4 przypadkach te zmiany były poniżej 10%, natomiast w 2 przypadkach powyżej 10%. Można próbować szukać źródła tego zróżnicowania, analizując szczegółowo charakter eksploatacji oraz jakie dokładnie były aplikowane oleje, bo w tym obszarze jest również dość duże zróżnicowanie. Zmiany powyżej 10% dotyczą przypadków, w których występował olej Suzuki Extar. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o 2 bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Nieregularny, rozmyty kształt środka plamy może świadczyć o niejednorodnym rozkładzie cząstek stałych lub dodatków, które nie są równomiernie rozprowadzone w oleju. Może to być efekt nagromadzenia nierozpuszczalnych osadów lub lokalnych zmian lepkości na skutek wysokiego udziału pracy w niskich temperaturach, typowe dla jazdy miejskiej w hybrydzie. Intensywna barwa rdzeniowa, pomarańczowo-rdzawa, to druga rzecz, którą warto podkreślić, za co może odpowiadać, poddaje pod dyskusję następujące źródła: obecności produktów utleniania oleju, aldehydów, kwasów tłuszczowych, pozostałości po dodatkach i detergentach, które zaczynają przekształcać się, ewentualnie wyczerpywać, a także obecności tlenku azotu i siarki, którą można powiązać z eksploatacją na LPG. I tutaj to źródło wydaje się być najbardziej prawdopodobne, biorąc pod uwagę to, co zaraz zobaczymy w podczerwieni. Widać też dość wyraźnie zewnętrzny lekko mleczny obszar, to frakcja olejowa migrująca przez bibułę, brak wyraźnych ząbków i promienistych rozwarstwień sugeruje, że degradacja oleju nie przekroczyła poziomu alarmowego. Zwróćcie uwagę jeszcze na ten duży przejrzysty okrąg wokół plamy, wygląda na to, że to mogą być frakcje lekkie, bazowe, które nadal migrują przez bibułę i świadczą o jeszcze dobrych właściwościach oleju. Alternatywnie może to być pochodna wody lub paliwa, przywołując legendę do interpretacji według testów MCU. Podsumowując, plama testowa, mimo przebiegu niemal 18 tysięcy km i miejskiej eksploatacji, nie wykazuje cech znacznego zużycia oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Analizując widmo różnicowe, do podkreślenia są nagromadzone zanieczyszczenia. Porównując wyniki do poprzednich odcinków, to w tym silniku w zakresie spektralnym 300 do 3600 jest ich najwięcej. Degradacja dodatków, stan do obserwacji, procesy nitrooksydacyjne i sulfonowania, wartości krytyczne. Podsumowując, jakość końcowa tego oleju po wskazanym przebiegu to 78%, czyli w tego typu silnikach przy takim rodzaju eksploatacji wymiana po przebiegu 15 000 km wydaje się być dobrą decyzją.
Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!